Że jesteśmy dość zaawansowani akurat, bo powołaliśmy program Polska od papierowej do cyfrowej. Jest to międzyresortowy program, który jest nadzorowany, koordynowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Ministerstwo Cyfryzacji bierze na siebie odpowiedzialność za architekturę informatyczną polskiej administracji, za infrastrukturę, jak te wszystkie kabelki i pudełka są połączone, za tożsamość, e-tożsamość, bo to jest podstawa do wszystkiego, żebyśmy mogli każdemu obywatelowi dać e-tożsamość. Jak mamy e-tożsamość, to musimy też dbać o bezpieczeństwo. Tutaj też Ministerstwo Cyfryzacji bierze rolę, że prowadzi tak zwane cyberbezpieczeństwo. A wszystkie inne resorty między sobą współpracują. My jako Ministerstwo Rozwoju oczywiście prowadzimy jak najwięcej pracy, co ma wpływ na gospodarkę. Więc tutaj takie rzeczy jak schemat płatniczy, współpracy z Ministerstwem Finansów, to pracujemy nad połączeniem kasy fiskalnej online'owo, że tego pracujemy, współpracujemy z Ministerstwem Zdrowia, żeby e-zdrowie tutaj było. Współpracujemy z KPRM. KPRM patrzy z punktu widzenia obywatela, tak? Żeby obywatel mógł w jednym miejscu zalogować się i dostać wszystkie informacje, co potrzebuje. Więc ta współpraca jest bardzo dobra. A może jeszcze ważniejsze, że ta współpraca jest nie tylko międzyresortowa, ale jest z rynkiem. I każdy ten strumień, co wymieniłem, jest dużo więcej takich strumieni. To do każdego z takiego strumienia to jest lider z rynku, fachowiec, który tam zaprasza swoich doradców, żeby każdy temat prowadził, a my jako administracja jesteśmy tam, żeby raz przypilnować, że jak są jakieś ustawy, że trzeba zmienić, żeby dopasować to do nowych realii technologicznych, że my to zmieniamy na czas, ale także, żeby rozwiązania były otwarte dla wszystkich, a nie żeby to było pod jakiś konkretny segment czy jakąś konkretną firmę.